Witam Was bardzo serdecznie, że to Inczona Dawida, to jest kolejny odcinek Smata X-Plane 11. Kontynuujemy naszą ostatnią trasę w dzisiejszym odcinku. Ktoś się zastanawiał, gdzie lecimy, polecam obejrzeć kolejny odcinek, albo spojrzyjcie do tytułu filmu, bo niestety dzisiaj coś informacje lotnicze nie działają prawidłowo. Postaram się to w jakimś czasie oczywiście naprawić. Teraz oczywiście najciekawsza rzecz podczas lotu, czyli sam lot będzie się odbywał. Sprawdźmy, czy wszystko to na pewno jest odpowiednio ustawione. Tak, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No właśnie, disarm tu może sobie być. Trymer jest dobrze ustawiony, wszystko jest ok. Samolot rozpędzamy. To nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio w Polsce coś koronawirus panuje przez jedną osobę zarażoną. Nie już o tym słyszeliście dwa tygodnie temu, ale ja akurat jestem na bieżąco, to akurat odcinek nagrywam. Możecie sobie to zobaczyć. 5 marca 2020 roku o godzinie 15.20 czasu Zulu. Czyli 16.30 czasu lokalnego, dokładnie 17, ale symulator to symulator. U nas w Polsce, co to za wiatr, 0,8 węzłów. Sprawdźmy na tych ciekawych mapach, bo się ostatnio nauczyłem jeszcze korzystać z bardzo ciekawej funkcji. To jest ten Moonshen. Mogę sobie wybrać Use in call code, wpisując sobie tutaj lotnisko docelowe. Powinny mi się to informacje pokazać właśnie o na to lotnisko. ATC 124.95. Wpiszę tutaj zawczasu, bo i tak do innej rzeczy tego nie używamy. Ponieważ latamy... No offline, nie latamy nawet. Chyba można by też kiedyś i zrobić lot na wartym, czemu nie? I tak mam konto w tamtym systemie, więc można kiedyś spróbować i tak zrobić. Nabieramy, widzę, wysokości. Jesteśmy na wysokości 20 stóp. Czyli nawet wysoko. Jakby nie, prawie dwa razy wyżej. Kto nie widział jeszcze jakichś tam odcinków z X-Plane'a, wie, że nataliśmy na 40 tysiąca stóp. Tym samolotem właśnie, którym lecimy teraz.
Nie widzicie, no kawałek i pracę nas jeszcze dzisiaj czeka. Trochę z tej polatamy. No jakieś turbulencje czuję. 51 węzłów wiatru, no w sumie mogą występować też i turbulencje przy takim wietrze. Chociaż wieje od tyłu, więc teoretycznie nas napędza. A to się już poruszałem względem ziemi 470 węzłów. Mach i ustawmy sobie. Będziemy lecić z prędkością 81 Macha. Teraz będziemy mieli trochę wiatru bocznego, widzę. Nasza prędkość względem powietrza także wzrośnie, a względem ziemi trochę zmaleje. Może jakbyśmy pod wiatr lecieli zupełnie, to już by było. Jakbyśmy się poruszali dużo, dużo wolniej. Dobra, załączmy pasażerów, może światło zapięcia pasów. Bo te turbulencje to takie, no, trochę rzuca. Zobaczmy z zewnątrz. Nie wiem, czy to wygląda. Źle, kiedyś jak leciałem w X-Plane, to mocniej trzęsło. No widzę potem delikatny zakręt w prawo, więc będziemy bardziej lecieć z wiatrem. Nie powiedzcie, że prędkość jest cały czas 320 węzłów wskazywany tu, o właśnie w tym miejscu, bo my przyspieszamy cały czas, więc jeśli chodzi o machy, już widzicie, że coraz szybciej było 400, a teraz ja nie wiem, 460 względem powietrza. Więc no, przyspieszamy przez cały czas. Tamte prędkości to takie oszukane trochę. Na takich wysokościach, bo to już w machach się podaje, a nie w węzłach. O, ten wiatr widzę, że tam też trochę prędkość naszą wytraca, którą osiągamy przez cały czas. Przez to wolniej nam idzie niestety wznoszenie się. Dziesiąt cztery węzły wiatru bocznego to już nie jest mało. Ciekawe co będzie tam na tej wyższej wysokości. Trochę buję. Może być to naprawdę odczuwalne dla pasażerów.
Babcia i teraz prędkość względem ziemi będzie rosła. Gdzie im bardziej się odwracamy w kierunku z wiatrem, tym bardziej nasza prędkość względem ziemi rośnie. Tutaj się nic nie zmienia oczywiście. Teraz trochę zmalało, no bo dlatego, że się odwracamy i tak dalej, więc machy też się zmieniają. Już jest 71, więc już coraz strasznie wieje, widzę. Im wyżej jesteśmy. Mniejsza prędkość znoszenia, skupmy się też trochę na przyspieszeniu, bo to widzę, że nam te prędkości maleją. Chociaż tutaj bym nie chciał, żeby malały. Dobra, myślę, że 1000 to będzie odpowiednia prędkość znoszenia. 1000 stóp na minutę. Dzisiaj na pewno nieprzyjemny ten lot będzie dla naszych pasażerów. Bardzo ciepło jest to wznoszenie. Co to się teraz dzieje, że tak nie wiem, powiem. Autopilot, nie wiem, koryguje jakoś dziwnie tu. Naszym kursem lotu. Może to przez te wszystkie wiatry i turbulencje. Cały czas trzęsie. Coraz bardziej wytracamy tą prędkość. No a wznosimy się tylko 1000 stóp na minutę. No już mniej nie mogę ustawić niestety. No niestety, zaraz musimy trochę wytracić tej prędkości, żeby się wznosić coraz szybciej, ale za chwilę będziemy tą prędkość tak nadrabiać. Na wysokości już osiągniętej wysokości przelotowej. Jak widzicie, moc silników tutaj cały czas się macha.
cały czas się zmieniają wartości, trochę w dół, trochę w górę. Wszystko przez te turbulencje tak na nie wpływają. Osiągnąłem wysokość przelotową właśnie. Dobra, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Właśnie jakimś dziwnym cudem sobie wyciszę dźwięk w Beachplane, nie wiem jak ja to zrobiłem. Się dziwię, czemu nic nie słyszę tak. Teraz ten samolot będzie zewnątrz wyglądał. Zrobić pierwszy raz miniaturkę, a do filmu, no cóż. Można by było coś zrobić. I łączmy to, kurs to schowajmy. Sprawdźmy, wklejmy to do Painta. No i pięknie. Mniejsza to. Pięknie mamy miniaturkę. Zapiszę sobie. Dobra, więc co lecimy, zastosujmy do czasu zniżania. Nie będę się odzywał, rozpoczęcia. Tym razem tylko przez ten czas. No, to znaczy do zakończenia tego odcinka. Myślę, że będzie to prędzej.
Dobrze więc, moi drodzy widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się żegnam, w tym momencie oczywiście robi ciemno. Na razie, cześć. Pa, pa.